Jak to on tam ma? Z D-Type'em. No dobra, ale rejestrację Oldtimer chyba ma. Chyba tak. No to właśnie go wiozę. Ja w sumie zbieram tylko dwie kolekcje. Te dwa, właśnie Valor i Z-Type. Na dwójkę sprzedaż i trójeczka. T20, ten... Co tam jeszcze jest? Osiris i ten trzeci, nie pamiętam. Nie wiem, ja tam, jeżeli mi się uzbiera, to... W tym momencie mam trzy pojazdy z kolekcji. Jednej, tej Snow White. Że wszystkie białe. Ale wiesz, jak tutaj zbierać jest kolekcję? Losowo. I tak dalej. To jest losówka. Albo ci się uda, albo ci się nie uda. Znaczy nie tak do końca, bo nie, po prostu nie sprzedajesz tych aut średnich. Jak to tam jest? Standardowe, średnie i wysokie, tak? Mhm. To nie sprzedajesz w ogóle tych średnich i standardowych, a zbierasz tylko te wysokie. No tak. No, tylko że wtedy nie sprzedajesz tych najdroższych kolekcji, bo tam te kolekcje się jakby mieszają, nie? Te cztery. Mhm. Ale to myślę, że to nie ma sensu po prostu, bo... No nie ma to sensu jak dla mnie. A po prostu wtedy zbierasz tylko i wyłącznie wysokie pojazdy. Wiesz po co są kolekcje? Żeby pracownicy dostali lepszą wypłatę. Bo jak sprzedajesz kolekcję, to tam jest tam 30... Dostają. Tak. Ale normalny pracownik za sprzedaż auta dostaje tam jakieś grosze. No 9 chyba, czy 6, jakoś tak. Mhm. Ile ten Dorkan jest? Dorkan... Jest. Dorkan poszedł do Tomka na Steam. Tu mam Mila. 36 wypełnienia. O, 37. Już się w końcu wyrównały. Przyszedł mój angielskojęzyczny kolega, który też jest na to chętny. Ale to mówię, to jest języko... czy... no... No, nie wiem. On jest taki... I don't see no problem. I can see a problem. Dobrze, tylko... chciałbym lecieć, bo nie mam nic do sprzedania. Tylko właśnie chciałbym, wiesz, w czasie głosowym to robić. Ja wiem, o co chodzi przecież. To jest taki, no, on jest na ławce rezerwowy, wiesz co. Co się tam tak szczela? W centrum miasta? Smoku chyba. No. Przy budowie. Zabija kogoś ten, czy na policję coś? Przy budowie to ty, smoku, nie? Tak. Widziałeś, jak ja ten serwer sobie skoczyłem? No, tak zwana typowa decha. Tak na plaska skoczyłem. I co, ja nie mogę wejść, czy co? A nie, już. Na zaproszenie. I to... Ja chcę jeszcze szybko zrobić certyfikację tam z asystentką. Spoko, ty kojarzysz, jak tu makro jest zrobić? Na klawiaturze? No. To zależy, jaką masz klawiaturę. Ja wiem, jak to... Ja wiem, jak na swojej zrobić. O, patrzcie się. No, ja widzę.
No kurde, kiedyś zrobiłem makro, mam przypisany caps lock, ale do przekąsek, a wolałbym, wiesz co, zrobić, przypisać do tego, do pancerza. Nie pamiętam, jak ja to zrobiłem. No wiem, że mam przypisane, ale nie wiem, jak to zrobić. I ja mam dodatkowe guziki po prostu na makra. Ja musiałem tam wprowadzać czas w milisekundach i guziki, jakie chcę wciskać. Chodź tu jeszcze szybko do zdjęcia. No ładnie. Dobra jest. Kurde, ja nie chcę. Dobra jest. Na ulicę czy na dach? Na ulicę. Aha, na dach. Wszystko z automatu się tu dzieje. No. Aha, to ja pilotuję. O nie. Co, dalej auto kradniecie? Tak. No. No, ostatnio posprzedawałem za dużo, właśnie zostało mi dosłownie, nie wiem, cztery wysokie. Ale co? Chyba że wczoraj nawet żeśmy sprzedawali, nie? No. No właśnie. Wysprzedałem praktycznie całą moją wysoką kolekcję. Postaram się jakoś wylądować. Musisz sobie ten, szkołę latania zrobić. Będziesz no, się uczył właśnie na to wygląda. O Jezu, szkoła latania, nie przypominaj mi tego. Ja to bym bardziej w prawo jazdy zainwestował. Bo prawo jazdy to ja chyba nawet też w GTA nie skończę. Dobra, to masz ten parking tutaj na dole, to możesz tam wylądować, bo i tak trzeba się wpieprzyć, się widzisz tam. Na tym dużym wyląduj, będziesz się uczył lądować na parkingu. Właśnie lądowanie to moja najgorsza strona. Po prostu naciśnij strzałkę w dół. Czy ja naciskam Shift i S? I teraz do góry, delikatnie, no, przy samym końcu, delikatnie do góry. Po prostu, żebyś odwrócił ciąg. No, bo widzisz, uszkodziłeś helikopter i on teraz ma już ograniczony czas latania tylko. Jakbyś latał, to po prostu jak on za mocno walnie, to no, jest silny. No niestety, tak to wygląda. 8,5. Tam mam 1 400 000. Lądowałeś dobrze, tylko musisz, mówię ci, przy końcu nacisnąć strzałkę do góry, odwrócić ciąg tak, żeby cię wyhamowało. To już był... O, tu są już. Ja tam strzelę sobie. O kurde, mam lowa. No. Jak zwykle, nie przypatrzyłem się. Dobra, będę ich wyjaśniał tutaj. Aha, co uciekasz? Aha, to nie ono. A rzucam mu tam granata, niech ma. No kurde, nie przeleciał. No Boże, czemu on ucieka? Jaki lamus. Teraz będę do morza gonił. A tu już są wyczyszczeni. A będą jeszcze jakieś fale? Nie pamiętam, czy tu akurat jest przy tym. Good to go. Collect the product and bring it back for storage.
kurde, nudne zrobienie tych paczek. Aha, fajnie. Odwaliło gdzieś ten. Całą pokrywę silnika gdzieś wypieprzyła. Aha. Na starcie 3600 uszkodzeń. A jaką mieliście tamtą? Nie, to chyba już było, bo w innych też jest ten. Maski wszystkie. A to co? A z parkingu braliście? Tak. Z tego zlotu takiego. Grupa stała na parkingu i ten. Wiem, pojeżdżę. Którzy spieprzali autami i pewnie wiesz co, zahaczyli urwani. A są debile. Są fale? Tak. Kurde. Muszę się ukryć. Co? Aha. Nie, to jest... Wow. Przecież to stoję na jakimś... Kimś... Topór. Topór jest fajny, tylko że no... Przy większej ilości wrogów, no to... Chodź, co uciekasz? To nie jest zły topór. I już jedziesz? Czekaj, są kolejni. No są, to ja ich idę wziąć. Kurde. No kurde, przejechał mnie, co za frajer. Dlatego no dobrze jest mieć kruma. To jakiś gościu mnie przejechał. To nie ten, co teraz. Sam jeszcze? Ale tego też przejechał. No. Ja go dobiję. Ja mam zlikwiduj śmigłowca. Musiałem wezwać buzarda, myślałem, że będzie szybko i sprawnie. A co pozbieram? Hajsy, bronie. O, kolejny kurde. Przejechali cię. Tak, jeszcze popełniam samobójstwo, pisz. No Boże, jakiś przechodzieniec mnie przejeżdża. No co za idiota głupi. No trochę tutaj niefortunnie, żeśmy w ogóle stanęli, no ale trudno, już chyba już tu dokończyć. No taka trochę zadymka się zrobiła. Ta auta przeszkadzają. No. Trafię? Trafię. Kolejni jeszcze, jadą już. Trafię. Uważajcie na deszcz helikopterów. Tu mamy też samochodów. Dobra, na razie. Ja na niego pójdę. A nie, ktoś go przejechał. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Dobra, chyba była czwarta fala. Aha. Co ci ludzie robią? Robiłem zadymkę, fiu. No. Zobacz, z góry to musi fajnie wyglądać. No. Może ten, smoku zobaczy. Jeżeli tam coś stało w tym skupisku aut, to już nie stoi. Nic ciekawego tam o, nie kurde, stało. Źle pojechałem. O Boże, Boże. Robienie tych paczek to jest jednak nuda. No. Dlatego jak nie robię. Wiem, że kasa to z tego jest trochę, ale... 2 200 000 z dużego magazynu, ale to... No właśnie. To westchnienie mówi wszystko. Dokładnie. Wiesz co, żeby to było jeszcze takie dosyć sprawne, że to po prostu idzie... że na przykład we trzech sobie to robicie i... No, ta, wiesz, no, ja tak teraz mam właśnie trzy osobne.
Jak robicie to we trzech, to tak naprawdę tylko jedna osoba ma zyski z tego. A dwóch po prostu, no... no robi za friko, no tak naprawdę. I za grosze, to jest fakt. Dlatego to jest takie, no, średnie bym powiedział. Już lepiej to auta się opłaca. Bo tutaj przynajmniej ja szybka sprzedaż. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy ja jeszcze nie dostałem wypłaty. O, tego nie wiem. Jak się we mnie wbił, skubany? Jak ginę, to tobie się obniża wypłata. To też. To też, na to trzeba uważać właśnie. Że jak popełniam samobójstwo, to jak pisało, to nie, ale jak mnie zabijają inni, no to... Wtedy ty, że tak powiem, robisz blamasz, niby, według gry, no i po prostu obniża ci wypłatę. No, ktoś wbił tutaj. Ale kurde, jak levela. No, to chyba trzy osoby chyba wbiły. No. Dobra, jeszcze jedno auto i można by sprzedaż zrobić. Pojazdów nie do kolekcji. Dobra. O, helikopter mi siada. Już mnie też zamówię ten, tego Buzarda. A wszystko przez głupiego motocyklistę. A nie, nie mogę. Nie możesz, bo ja już jestem. Znaczy nie, bo pisze, że jestem blisko jakiejś organizacji. Nie, pisze, że już helikopter czy tam pojazd jest już blisko twojej organizacji, tak pisze. A jak ja już. Teraz po te skrzynki jedziemy? Czy to jest od. Nie, to jest od innych. Znaczy, dałeś może, jakieś zadanie? Możemy jechać, ale smoku się wkurzi. Na czerwono znaczy, że masz je zniszczyć. Ale... No. Nie opłaca się chyba, nie? Smoku. Kurde. Nie no, lipa jest jeszcze. Jak trafisz na te trzy skrzynki, to jest po prostu... Tak, trafiłem na trzy skrzynki, a dodatkowo... Jeszcze mi ktoś zdemolował Buzarda. Jakiś NPC. Idę po swojego Buzardika. Ach, 20 sekund. A tych magazynów to można mieć kilka, nie? 5. Maksymalnie. Tak. Ja mam jeden, ale mały. Ja też mam jeden, ale tylko jest skupiony, a nic tam jeszcze nie ma. Ja mam jeden mały na pakunki specjalne i dwa duże na zwykłe. Aha, spoko. Nie wiem, czy oni kurde nie jadą na ten. Co na tych mojej paczki. Jak coś, mogę ich tam odgonić troszeczkę. Ej, Sorwasz, ty też masz ten? Jechać na ten wyścig? No ja mam głównie na ten wyścig, to ty nie jedź, bo muszę Tyrusem go zrobić najlepiej. Jak chcesz, to chodź tam, to pojedziesz ze mną. Spoko. Zobaczcie, gdzie to jest, bo może tam
dopłynę. No, jak dopłynę tam. To jest tam przy porcie, chyba. Możesz sobie wezwać Buzarda. A tam pojadę tam jakąś tutaj motorówką. Czy popłynę właściwie. Dobra. O Jezu, ty daleko jesteś strasznie. Lecę do tej paczki. Lecą do paczki? Nie, nie. Są na mieście. Jeszcze ich policja goni. To już to zrób ten serwus. Aha, aby wyścig musiał rozpocząć, wszyscy gracze muszą być na miejscu. Aha, to musisz też przybyć. Mówię ci, wezmij co? Sobie Buzarda. A to właśnie tak tego zrobię. Jest Buzardzik. No i od razu się zrespektuje. Fajnie. Chyba zdążę. Przynajmniej gdzie to wpadło? Nie. Tu jest, okej. O, wszyscy wyszli. Pozabijali się i poszli. Aha, bo tu jest czas na rozpoczęcie wyścigu, widzisz. No to zdążysz. Jestem tutaj. Było za ile? Minuta 38, o kurwa. Jestem na tym parkingu, z którego wykradliście ostatnie auto. Na szczęście jest Sultan, będzie nim jechać. Jaki fart. A to się odlicza nowy czas. To dawaj, Sarwos. Kuźwa, 5 minut na dojazd do miasta. Do magazynu. Może się uda. 5 minut w porządku. Można przejechać cały ten. Ale nie jadę swoim autem. No i dalej myślę, że na. No, na luzie. O, będziesz mógł toporek wykorzystać. Napisał ci nieznana? O tym, no, że go nie pobierz? Już przyjadę minutę przed czasem. No, zobaczy się. Kurde, jedź. Nie, no, zdążymy na pewno. Bo jak w minutę 4 kilo zrobiliśmy. No, aż zawsze musi być taki wypadeczek.
Amulet, ogień. W sumie, jak jest was dwójka, to ja dostanę większą kasę za sprzedaż ładunku, nie? No tak. Znaczy... Mam jeden specjalny przedmiot. To znaczy, ja nie wiem, jak to się liczy do tych... No, sprzed patcha, bo... Z bunkru to na pewno dolicza premię, ale z tego to nie wiem. No, faktycznie, dwie minuty byłem na miejscu. Może 2,5. No, prawie 800 tysięcy w magazynie. No, zdążymy już teraz na lajcie. No, jakby nie te dwie wpadki, no to... Bym był minutę przed, a tak to 30 sekund robić. No to ten nie musiał się tak kozaczyć, bo trochę przesadził. Dawaj go siekierką. No. Siekierką powiadasz? Tego, o, idzie na mnie. Raz sierpem, raz młotem, w czerwoną hołotę. Kurde, no chodź tu. Aha, chciałem... Ty, ja pierdzielę, no nie! Co, sekundy ci zabrakło? Nie, nie o to chodzi. Dostał gość, wiesz, jak się podjeżdża. Mhm. A to daj mi jechać. Jak to zrobię szkody, to wiesz, to będzie moja wina. Nie wiem, czy nie będzie właśnie tych fal. Będą. No. Co miałem tutaj mówić? Gość dostał z siekiery przez szyję. No i przeżył. No, mała siła. To nieźle. Ja mam na full. No idzie też ulot. Może źle trafiłaś. No wiesz co, no fajnie to wyglądało, tak jakbym go dzielił siekierą przez głowę i tak szyję w dół, nie? Uh-huh. A mówię, nie, no to już po gościu, a on co wstaje. Kurwa, no boję się przez ten most jechać, bo oni się zaraz tu zrespią na tym moście. To szybę wybiłem i zero koszt naprawy. No, szyby są wliczone, no zobacz, są chamy. Ja pier... Ja pierdolę, no nie. Wysiadaj. Kurwa, no mnie przecież nie ma, zabili mnie. Pana tego. Kurwa, nienawidzę na autostradzie się bić. Patrz, no ja pier... Jezus! Dobra, ja ich tutaj powyjaśniam. Kurwa, no teraz jestem pod autostradą, no zajebiście. Ja pierdolę. Ja ich powyjaśniam, zginąłem. No Boże, no. Jedzie fala. Dwóch jedzie. Ja pójdę solo. No ale wyjdziesz tędy? No, jakoś wyjdę. Co tam wybucha to? To nie ja. A, bo ja rzuciłem granatą. Wcześniej. No i chuj. No to już to mogę rozwalić to auto. Ha, 34. To nieźle. Kurwa, no nie używasz eksplozywów. Boże. Nie, no kurwa, no. Ja zrobiłem największą bezczelność, jaka chyba istnieje w tej grze. Znaczy?
ładunek, no nie, i tam policja go zawinęła do tej furgonetki pancernej. Zatrzymali się na światłach, podszedłem, wyrzuciłem jednego policjanta i jeszcze dałem wsteczne, żeby ich przekosić drzwiami. Gdzie jedziesz tam? No, góra lecę, no co tu zrobić? No, trzeba następne zamówić. Do Mokra jedziesz? Nie. Do magazynu? Do magazynu. Też ja tu poczekam. To jest właśnie dobre, bo pomocnicy nie muszą być w tym, w biurze. Mhm. W zasadzie to ja mogę tylko w biurze siedzieć, a pomocnicy sobie będą latać, nie? Mhm. Tak może być. Albo ja spróbuję ten na wojsko. Sobie spróbuję odrzutowca wziąć. Gdzie on jest, grubasek? Hey, which one of my skills is required? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Hey. Cool, my man on his way. Later, homie. Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? Please specify a target. Okay. Target selected. Nudzi się wam? A co? Na marze trochę. Nic. O, jakiś... O, moja mina zbliżeniowa. Z-typ. Ej, ty zapłaciłeś za tego? Za co? Ty zapłaciłeś za tego? Te auto, co teraz robiliśmy? Nie, no nie zapłaciłem. Po prostu rozwaliłem je. Aha. Co? No. Co pisze? Dobra, dzwonię do Lostera, to się mi się nie chce z nimi bawić. To chyba jest misja z bombą. Ja już tam jadę. A to nawet nie musisz tutaj, chyba że nie wiem, nie rusza się bez ciebie. Ale wątpię, to jest chyba ta misja z bombą. Boże, ja już to mam auto zniszczone. Gościu robi. I co, jakiś gościu na mnie z nożem biegnie? I co? I on nagle sobie gdzieś ucieka teraz. No to już sobie nie pożyję. Ej, co? Jeszcze żyje. A ja wcześniej, jak robiłem Pacific Standard, to w antyterrorystę wpakowałem 3 magazynki z Akacza i on jeszcze żył. Dopiero za czwartym zadziałało. O, ten gościu miał 400. A ty już wziąłeś tego z typa.
Tak. Twoje chyba. 400. Jego. Czy nie wiem, mi zabrał 3700, to ja miałem, a on miał 400. Nie, zabrał ci 400. Nie wiem, bo mi pisało, że minus 3700. No to widzisz, zarobiłeś jeszcze. No. Nie. Dobra, już koniec z tym Banshee. Muszę go już zepsuć. Dobrze, że zmieniłem path. O, dobrze, że się odbiłem od tamtego. Nie, ja patrzę, zauważyłem, że jesteś na mojej pasie, to jeszcze zdążyłem odbić. Ale ja się odbiłem znowu od tamtego, kurde. Masz tam jakieś fale? Nie, to jest zwykła taka misja. No i nice. Czekał w punkcie odbioru. Jedź. O, jedzie. Ej, smoku, ty masz ten? Paczki? Tak. Znaczy nie paczki, tylko jedną paczkę. Ładunek specjalny. 4 osoby na sesji, to już jakiś bonus powinien polecieć. Gra, kto jest z was na pierwszej osobówce? To znaczy co, napady? Znaczy na pierwszej osobie ten widok. No można sobie włączyć, ale to tak bardziej dla zabawy, bo jeżeli chodzi o napady, to jest taki tryb, że robisz, możesz zarobić dodatkowo 100 tysięcy, jak zrobisz cały w pierwszej osobie, wszystkie napady. Aha. A tak to jest bardziej taki no, tryb widoku, no, który wybierasz sobie. Niektórzy lubią tutaj na przykład, jak robią, grają PvP, coś jak CS, bo teraz już teraz w ogóle cię nie słychać, serwas. Wiem, bo ja mam coś, problem, że mnie ścisza. Im no, dłużej mówię... To mnie ścisza. Nie wiem, o co tu mam. Żadnej premii nie było. Czy pewnie specjalnych nie ma. Ta premia jest, ale z bunkra tylko. Nie. Nowo wprowadzona premia to jest przecież. Nie, ona była. Na motocyklach też już była. To nie wiem powiedzieć. Na motocyklach to kojarzę, ale to była inna premia, że sprzedaż albo w hrabstwie, albo tam w tym w mieście. O kurde, fajnie się zbiera. Trochę ci tu zaśmiecę. Dziękami, tymi puszkami. Co miałem powiedzieć? To smoku masz chwilę? To byśmy trzy autka sprzedali. No zapraszaj. No to już. Tylko wiesz to daj mi jakieś tam... Ile? Z pół minuty chcę zobaczyć, czy autko będę mógł sobie wprowadzić, bo znalazłem fajnie wyglądające. Ale... Nie wiem, czy jest... Na tyle tanie, że będę mógł je sam, wiesz, wprowadzić do garażu, okay. Sprzedać. Fajno, ci to zrobiłem kolekcję. A, jeszcze sobie kupię. Ostatniego. Dobra, zapraszaj, nie można.
No i zaprośmy do siebie. Tylko jak będziemy zawozić Dexi, to wcale się nie uszkodzić tego pojazdu, bo wczoraj żeś zrobił 16 tysiaków uszkodzeń. Nie no, dobra. Bo, a to tak, jest po tak prostu kasa, która jest... Po prostu unikaj uszkodzeń. No dobra, dobra. Dobra, to już jedziemy. Coś tu powybieram. Dobra, ja sobie wezmę... Coś niefajnego. O, fajna autka. No, Zyrys. Trochę nie moje auto, ale okej. Na kierowanie. No do kolekcji też nie, więc musiałem. Ja jadę mambą, więc wiesz. Szczerze, już mi się bardziej podoba to od Zyrysa. Mamba? Ale kurwa, to daje spokój jak to jeździ. Może wygląd to ma jakiś fajny, ale... Tym się strasznie jeździ. Jak nie wyszedł ten gościu, co jest z nami, to nie będzie fal, to można od razu cisnąć. Chyba, że wyszedł, to się zobaczy, jak wyjedziemy. Dobra. To ty zobacz, czy jest, ja zobaczę, gdzie trzeba jechać. Dawaj, Dex, jedziemy. A już. Nie ma co się pierniczyć. Matowy czarny, szyby czarne i do przodu. No, ja mam cały matowy czarny. Felgi terenowe, jeszcze czarne. Jeszcze koła muszę zrobić. Jedziemy. Tylko ostrożnie. Bardzo. 15 w porządku. 16. Wow, wybuch miałem jakiś tutaj. Co tu się dzieje? A tu kurde, tamten gościu jest jakiś. Ten chuj tu stoi. Macie jakąś rakietę albo coś? Spierdzielaj. Tym pojazdem, a nie ten. Spierdzielaj. To on jest w BWP. On ci nie dogoni. A no, w sumie tak. Jazda, jazda. On się sfokusował, widzę, na mnie. Trzy kilometry do celu. Nawet nie patrzę, tylko staram się skupić na drodze. No ja też. O, pojechał. Znaczy wyszedł z tego. Ale to już chyba nie będzie i tak fal. Bo już zaczęliśmy, jak on był. Dobra, to na spokojnie. Na spokojnie już. Już minęło. Sorry. Kurwa. Ja też go zauważyłem, wiesz co, mówię? Nie, jeden wybuch, drugi wybuch. But. Są fale. Są fale i jadą za mną, ale ja już walę, to nie hamuję. Jeżeli są daleko, no to w porządku, to nie ma problemu. To nie wiem, czy jakiś helikopter to jest chyba normalne takie od ludzi. Jeżeli... Kuźwa! Jakiś idiot zmienił pasnik.
koła się władował. No, ten trafik nagle, trochę jest... Nagle sobie przypomniał. Dobra, ja już oddaję. Najwyżej jest... Widzę, że... A, już nie ma, dobra. Dobra, ja już oddaję. Żadnych szkód nie zrobiłem raczej. Ja tam jakieś groszowe. Tyle to jest nic. Kurwa, jakby te rakiety doszły, to daj spokój. A my nie dostajemy żadnych hajsi, bo... Co to ci? A, to ty. A ja co dwóch załatwiłem z kolby. Ja pierdzielę, jak zobaczyłem to BWP, mówię, no, no po nas. O Boże. Skąd tak się to... No Boże, no też blokują. Jak ktoś z was zginął? Ja. A smoku. Nie, czekasz na ciebie? Nie, ja tam idę sobie ich zabrać ich jeepa. A właśnie, mogę to... O, ktoś... A, ktoś chyba wysiadł ode mnie. Sarwas. Nie. Sarwas. Ja wysiadłem i ja tam zginąłem. A nie, ty jesteś Sarwas. Nie, to ja ci nie zauważyłem, jak patrzyłem. Z tyłu siedzę. Kurde, już drugie koło. Jedź tu na górę, to ich zgubimy. O Jezu, mnie policja goni. No, trzeba było na górce zostać, bo ta policja tu biegnie. Boże, jak się ten głupia skręca. Jak ty chcesz skręcać bez opon? Jedź. Chcesz iść do tego za... Też wezmę to do garażu. To chyba nie weźmiesz. Możesz. Nie wiem, kiedyś tak? Jak nasłali na mnie najemców, to sobie mogłem wziąć do garażu. Aha, no to dobra. Fajna opcja. O, już mnie nie gonią. Fajnie. No to teraz... tam Mary Weather. To teraz sobie pojadę do ten. Dobra, ja polecę zobaczyć, to jest, ta... to jest chyba Mesa. Mhm. Kanis Mesa. Jedę do domu. Ale są dwa rodzaje tej mesy, tylko nie wiem. Bo ja mam jeden rodzaj. Jeden ma dach, drugi nie ma dachu i nie wiem, który ja mam w garażu. No bo... ja mam teraz właśnie ten, co nie ma dachu. Ale kiedyś miałem ten, co ma dach. No właśnie. Ja jedę to wstawić do garażu, jak się okaże, że mam tego bez dachu. Ale jak... Może można przerobić? Nie, nie można. Sprawdzałem. Aha. To niedobrze. Ja w sumie od razu pojadę jeszcze do ten... do Kustosa. Wiesz, ja mam jednego takiego już. To ja chcę zobaczyć, którego mam. Ja też mam... Nie, ja mam z dachem, okej. Okay. To mam i z dachem, i bez dachu już. Aha. Dobra, mam tutaj prawie koło domu ten... Los Santos Cosmos. Dobra, to widzę, że mam drugą maskę do zrobienia.
A jak wam się karawany podobają? No nie wiem, mam w garażu. Ja też mam jednego, tego co wczoraj. No. Mówiłeś, że kurde, jak robiliście te napady, to byli zachwyceni. Wszyscy chcieli z tobą jechać. No. Tam mieli jakieś po kilka milionów, a ze mną jechali. Chyba dwóch, albo jeden. No, dwóch. Ten. Zapraszam do biura, jak coś, bo słucha, słucha osoba. Ja jeszcze sobie to MS-a zapiszę. Spoko. Jak dojedziesz, to dawaj. No, mam kilometr i 20. Koła. Dobra. Jak potrzebujesz tam czegoś, to ja jestem. Do którego biura? Do bunkra. Tam. Bunkra. To zapraszaj. Chyba. Wysłałem wam obu. No, ja mam jeszcze ten 400 metrów to do tego. Uuuu, widać u ciebie tutaj z osobami. Siedzą i się opierdzielają. Susza. A, pokój sobie kupiłeś. Ej, Smoku, ty zostawiłeś mesę przy Kustansie? No. No tak, kupuję napój, ale nie ten, nie dostaję go. Tak, dopóki nie wykona się animacja, to i dolar. A ty masz najbiedniejszy wystrój, widzę. Nie, no to już jest ulepszony bunkier, tylko że ale bez malowania ścian i tak dalej. A, to tak, no. W sensie wystrój taki... Dekoracje, o to ci chodzi. No, taki spartański masz. Muszę sobie jeszcze, albo w sumie, schowek na broń. Schowek na broń, fajna rzecz. Ty masz koszy na odpady! Recycling, no kuźwa. Muszę zobaczyć, czy u mnie są. Nie masz strzelnicy? Nie. Zobacz, jaka tu jest firma tej maszyny tutaj. O, jeden kolega się pojawił do geniusza. Kabel. No to coś jeszcze można odczytać. Ja to powiem ci, czasem uważam, jak jest na przykład w Ameryce jakieś takie dziwne nazwy, ale polsko brzmiące, właśnie typu kabel, to na przykład według mnie to jakiś Polak zrobił sobie jaja, na przykład. Mógł. Było, wiesz co, Rockstar mówi, jakie tam zrobimy nazwę może jakiegoś takiego, no? Polak mówi, kabel. Młodego wyrzuciło. Dawaj, odpalaj. Młodego wyrzuciło, zanim się zaloguje, to my coś tam zrobimy. Dobra, to ja już jestem. Dziwnego teraz miałem laga, bo ten... Wróciłeś. Bo akurat Smoku zaparkował przy wyjeździe z Los Santosa. A potem jak ja wyjeżdżałem, to nic nie robiłem, walnęło. Potem znowu wjechał do Los Santos i tak trzy razy. Dobra, a ten? Przyjmujesz zaproszenie? A, jesteś, no dobra, to jedziemy. A, ja on chyba nawet nie musi być w tym.
w bunkrze. Właśnie nie wiem, a w sumie można by sprawdzić to nawet. Bo na tych, na prezesostwie nie musiałeś być w biurze, żeby robić jakiekolwiek zasoby. No, już mi się wychodzi. Teoretycznie tak. Co, dostałeś informację, że tam gdzieś trzeba jechać, nie? Znaczy, od razu mnie wywaliło. Teraz. Chyba 5 sekund, jak wy rozmawialiście. O. Ktoś bierze Terusa? Lepiej chyba jest helikopter. Aha, czyli trzeba załatwić gości. Dobra. Nie wiem, którym lecimy, z Pegasusa Buzardem, czy z tym, może by dwa... Raczej jeszcze Kurosurf. No. Też tak myślę. Pewnie tam. A co my będziemy robić? Teraz? A mamy powybijać... gości. Chyba tak mówiło, że on ten, że dla niego przysługa, to on da zasoby. To nie wiem, wy może zostańcie w helikopterze, ja pójdę na ziemię. Chcesz drugi helikopter? Jest tu blisko w sumie. Nie. No dobra, no to... Mówię ci, ja pójdę na ziemię. No, tak jak wczoraj. No. W elektrowni. Na lotnisku nie robiłem tego jeszcze, chyba że... No. A może i robiłem? Ja nie robiłem. Teraz zobaczę. Trzeba liczyć punkt. A nie, nie trzeba. A, robiłem to już. Konkurencja. A bo wiesz co? Ja w sumie mam rakietnicę. A ja też mam, bo jestem jako drugi pilot. To jak chcesz, to nie wiem, tu, na dachu? Już tam jednak załatwiłem. Na perkę z nimi, dawać. Co? A, zginąłem. Dobra, ja będę im granaty rzucał. Aha. A ja na to granata rzucę. Dobra, leć. Dwa punkty. Dwa zasoby są. Dwie ciężarówki są. Dasz mi nad jedną, ja tam się zaskoczę, a wypalcie się do drugiej. Nie, to ja też mogę zaskoczyć. Oj. No bo zaraz mi łopatki pójdą. Już to jest dziadostwo. Dobra, daj trochę wyżej i ja tutaj się zdesantuję. Wy polecicie do następnego. Dobra. Jesteś z prawej strony pojazdu, znaczy z tego... Ja jestem z przodu. Nie ma dla mnie znaczenia. Lećcie. Już widzę.
Dobra, my też wysiadamy. Uwaga. Hop. A ty też wyskakiwałeś? No, bo już nie ma co trzymać tego dziadostwa. Na mnie się sfokusowali, widzę. Całego, jak coś goście gonią? Tak. A, ci, bo chcą odzyskać zasoby. Ale tutaj to... To ja ich... Kurde, wąt. Powybijam trochę. Was też gonią? No nie. Na razie jeszcze nie. No czekaj, jak coś to pojedziemy przy sobie. Dobra, jedźcie, jedźcie. Dajcie sobie spokój, ja sobie dam radę. Są goście. Będę ich tam... robił. No i tak się spotkamy chyba na skrzyżowaniu. Nie wiem. No tu. No prawie. Tam jest dwóch, to chodź do niego. Nie, jedźcie, jedźcie, nie przejmujcie się. Bus w podłogę, oni są moi. Kurde, autobus. Nie, ona... Ale z jednej strony dobrze, zostawię sobie jednego. Niech puka mnie tam. Przynajmniej nie zespawnują się kolejne. To tak, kierowcę tylko zostaw żywego. To ci w ogóle nie będą pukać, ja będzie jechał za tobą. Nie, strzela też. Tak, kierowca też? Tak. No to fajnie. Ty masz ten bunkier w lesie tutaj. Tak. Co to się działo? Będziesz miał. Nie będę miał nic. Pojechałem inną drogą. Aha. A, tamtędy. A najważniejsze to kierowcę najpierw zabić. Jak to fajnie, że oni nie jeżdżą offroadem. No. Rzucaj tu nejda. Już jestem, teraz wjeżdżam. O, jest moje ulubione autko. O, ładnie. Co ładnie? No, zasoby ładnie podskoczyły. No. Ładnie to. O. Smoku, pokażę ci zaraz najlepsze auto. Szkoda, że tym się nie da fantomy mieścić. Well done. Now the real work can get started in the lab. To tam masz jakieś misje do zrobienia? Na te pojazdy specjalne? A chcecie? Mam jakieś tam jeszcze do zrobienia. Jak nie masz ich odblokowanych, to dawaj, to ci zrobimy. Tylko ty masz zasobów. A
Ale to już wyjechałem tym fantomem. Jakbyście weszli, to... Nie, wchodzisz do ciężarówki na pakę. Zapraszasz. Aha, mogę was zaprosić przecież, tak, bo to są misje. No, ale ja i tak wychodzę już. Ale co, z gry? Nie, ten sam wyszłem z tego. A, zamka. Rozumiem. Myślałem, że idziesz już. No, ja też już wchodzę do ciężarówki. No to poczekam na was, bo od razu was wrzuci wtedy. Mhm. Jednego. Obaj. Ja na chwilę nie będę nic. Ja na chwilę zezwę. Znaczy będę grał, ale nie będę na razie nic mówił. Aha. Dobra. Czekajcie, to robiłem. No to BWP, o, na przykład. Bardzo proste, bardzo szybkie. Naboje. Kamizelka. I robimy jeszcze tą misję? No, jesteś zaproszony. Nie wiem, czemu nie weszłeś? A, jesteś. Nie, jestem. Ja wskoczę na tył. Jak dopłyniemy na miejsce, to ja sobie po prostu zanurkuję, a wy się pobawicie na powierzchni. No dobra. Ja tam nawet nie wiem, co tu się robi. A ja wiem. Przelatuje helikopter i jeżeli się uda, to zahaczy BWP o słup. I trzeba dopłynąć albo dojechać do punktu. Mhm. No okej. Tam patrzcie, tam. Będzie leciał helikopter. Zaraz zahaczy o ten słup, co może zahaczyć. No, zahaczy. Widzę, że dopracowali do perfektu. Ładnie. Nie, ja nie wsiadam za kółko. Ja wsiadam na tył. Ja mogę kierować. Jak będziemy na miejscu, to wy zostajecie, a ja nurkuję. Ale tył, to co tam jest na tyle? Karabinek. Aha. To jest mały kąt ruchu. Zapierdziela to. No, przyjemny pojazd. Ale mam aż ochotę zanurkować im. Jak masz karego boba, to ja mam BWP, to można byłoby spróbować podczepić i podnieść. Pewnie by się dało. Chyba, nie wiem. No, podpływamy tutaj koło tej barki i ja tam nurkuję. No płyń! No, to się rozpędza trochę. No. Helka, spróbuj.
za daleko, nie ma, ten wybucha dużo wcześniej. Płyn, płyn. Pełno do przodu, ja sobie wyskoczę w biegu. Jaki skok. Tym chyba się tylko da płynąć do przodu, bo tył się nie da. Dobra, mam już prawie trzecią. Przebywanie z prezesem. No, w zasięgu jesteś. Jest i trzecie. Dobra. Ja już wpłynę w waszą stronę. I ogień. Aha, nie. No dobra, już zawrócę za to. Jak wyskoczyła ta łódka? Ja tu praktycznie wszystko od ciebie, serwat, zależy. Serwat kieruje, Dixie sobie postrzela, ja siedzę z tyłu i czekam. Okej. Ja za pół godziny będę musiał kończyć. No okej, ja tam ci pasuję. Ale jutro też będę mógł od rana gdzieś. Znaczy to tak gdzieś od 12. Ja jutro nie wiem, jutro muszę pojeździć, poszukać paru rzeczy. Fajna, miła, prosta misja, szybka. No ale tu już uważaj, bo będzie zaraz, że zabito. Nie, nie możesz ich zabić. A, no to dobrze. Bo w tych, na te tampy i inne rzeczy, to pamiętam, było coś takiego, że można było ich zabić i było, że zabiłeś agent. A nie, sorry, wiem gdzie to było, w napadach. Jak jest Valkyria na przykład. Gości. Czy gości odbierają Valkyria? No, tak. Tamtych tak. No. Jak się ich zabiło, no to zabiłeś agenta od nowa. Dlatego wolę nie zabić, znaczy nie strzelać w ogóle coś.
chyba inny kolor niż czerwony. Jak się kupuje bunker, to tam jeszcze są do tego jakieś dodatki? Mieszkanie, szafka na narzędzia, pojazdy do poruszania się, strzelnica. A to drogie jest? Aha. Sam bunkier chyba możesz kupić taki czysty za 1 200 000, a jak chcesz z całym wyposażeniem, to prawie 3 miliony. Nie, tam te najtańsze to się koło 2 zamkniesz. Trochę ponad. Ale nie, tak naprawdę to trzeba kupić bunkier i mieszkanie, to jest na początek. No. A później po kolei, powoli, chyba że masz kasę. Tych włosków możesz nie kupować, bo to jest takie zbędne, że... No, ja kupiłem i tak się do tej pory zastanawiam po cholerę. No właśnie. I tak więcej biegam po tym bunkrze niż kurde jeżdżę. No i tylko do laptopa. O nie, jeszcze na strzelnicę. A, no to chyba, że na strzelnicę. Robimy jeszcze jakieś misje? No są zaraz jeszcze. Możemy tym jechać. W ogóle całym tym ciągnikiem. Widzę, że ty też już z nową mesą. Już jesteśmy na wszczepie. Jednego widzę. Dobra, drugi. No to teraz będzie chyba ostro na pierdzielanka. A który wziąłeś? Tak. Tak sądzę, że tak będzie. Chcecie się pobawić, a mogę kierować. No dobra. No ja lubię się pobawić ten rakietkami. Tylko, że jak będzie ten ze stop, nie no, tak z 20 polisów, to żeby nas nagle nie wywaliło. 20 czego? Nie, jakby 20, na przykład, nie no, więcej. Jakby z 50 policjantów było, czy antyterrorystów, to żeby nas nagle nie zrespiło. Człowieku, to wytrzymuje 12 wybuchów. Jeden na działko do przodu, jeden na działko do tyłu. Ej, a jest jakieś ograniczenie członków w organizacji? W prezesowstwie masz 4, w motocyklowym nie wiem, nigdy nie uzyskałem kompletu. Chcesz się bawić? No. Tak, to ja z tyłu to tak, to ty mi już wszystko zabierasz. Ewentualnie jak tam klasy będą robili. Kurde. Dobra, jak coś to ja już zdejmę. Ale polecieli. Ja, ale mi się ekran trzęsie tylko. Powiem ci, że w ogóle się to nie trzęsie. Wiem, z tyłu się nie trzęsie. O.
Co, helikoptery lecą? Tak. Ja tu mogę też nawet tak fajnie w górę skręcić. Kurde, o, po. Prędkość. Ej, ostrożnie trochę, bo strzelasz, kurde, bardziej po kabinie niż w tamtych. Chyba o to chodzi, że... Zaraz, ja. Oni wpadają po prostu. Da, też drugiego zdejmuję. Co? Jeszcze ma? No właśnie, w kabinę trafiałaś. Kurwa. Keep your foot on the gas, kurde. Nie wiem, co ty robisz, ale kurde. Strzelasz po ciężarówce. No to chyba. Nie wiem, do co tu chodzi. Za nisko nie można strzelać w takim razie. No może. Kurde, odrzutowce już nawet lecą. Dopóki mamy prędkość, odrzutowce nie namierzą. A akurat tutaj pistoleta trochę. Kurde. Kuźwa. Kurde. No. Dobra, już jest spokój. No, na razie. Rzuciłem jakiemuś gościowi zbliżeniówkę pod nogi. I zapiszczało. No, tylko słyszałem pip. Ups. Dobra. No, 73 kile. Wiedziałem, że ich nawet tak dużo było. Stówka, dwójka. Z tyłu się podbierało. Ale ja wiem jedno, póki jedziesz prosto, to strzelasz z tej działki, jest, nie ma problemu, ale jak robisz zakręt, to zaczyna mi się tak głupio przesuwać. Zastanawiasz się, o co do choroby chodzi.
No, przynajmniej zaspawniło mnie z właściwej strony. Tam musicie siatkę zasadzić. Ty, rozpędź się z jednej strony, ja się rozpędzę z drugiej. Zobaczymy, czy wyskoczysz na mnie. Też tam. Gaz. Coś nie bardzo. Nie zmyśliłeś się. Ja się wypiszę od was. Jadę zobaczyć u siebie, jak to wygląda. Serio? Chcesz się bawić? Ej, tak nie, ja nie mam cela. Ja się tak pobawię. Jutro też będziecie? Nie wiem, chyba tak. Ja będę, ale pod wieczór dopiero. Znaczy, no, tak jak dzisiaj, 18 coś. Jakby się ogarnął tych swoich znajomych, to można byłoby się to machnąć, tego geniusza. No, jeden jest, a drugi nie wiem, gdzie jest. Zobaczmy w ogóle, kto jest. Latarnia. Może napiszę do tego anglojęzycznego, zapytam się go, czy może wejść. No to jakby wszedł, to by musiał go przenieść. No wiem. Jak blokować. O kurwa, jaka sesja. Goście byli tutaj. To raczej my do nich byliśmy właśnie. Aha. Dobra, ja sobie zrobię to wyzwanie. Au. Głupi opresor. Ktoś z was ma ten paczkę? Nie. Ale jeżeli chcesz komuś niszczyć paczki, to lepiej się od Sorbasa wypisz z ekipy, żeby jego nie ganiali za to. No. O właśnie, no. Nie chcę mi się.
Siema, kotlet. Hej, nie ma muzyki u mnie. Prosić sobie możesz, ale nic nie dostaniesz. Teraz do bunkierki. Ktoś z was robi wyzwanie? Jakie wyzwanie? Ja na razie nie. Ja co zrobię. O, ciężka lufa karabinu bojowego mi się odblokowała. Hurra! I co ona poprawia? Obrażenie? Chyba tak. Jeszcze nie wiem. Bo chcę zobaczyć, co teraz mi się będzie robiło. Ale dosłownie wjechałem do bunkra i pyk! Udało się. O, jakieś malowanie głupie. Ile mi jeszcze zostało jeszcze? Raz, trzy, cztery. Czemu mnie zaliczyło? Aha, swobodnego spadania. 9 po 3 to jest 27. No. A nie, zaliczyło mi. No, nawet nie jestem w połowie badań. Kurde, też mnie przygarnie. Do bunkra to w sumie najlepiej przyjechać motorem. Można sobie pojeździć motorem po bunkrze. Specjalnie robił live'a, kotlet, przecież byłeś. Tylko że z zielonym nikiem. Ej, a ma ktoś z was ten motor co lata? Aha. Ja mam. Fajna zabawka. No, to ty nie powiesz, że są lagi. I najlepsze jest to, że nie wiem czemu. Wcześniej na takich samych ustawieniach nie było lagów. No, wcześniej nie było. Aaaa! B. Robił. Kotlet, robił. Czas przeszły, nieobecny. O, na golfa ktoś zaprasza. Jasne. Na co? Na golfa. Bardzo fajna gra, szybko się. Masz 3 z Polaka. Powinieneś wiedzieć takie rzeczy. Jeżeli będziesz grał w golfa, będzie ci się szybko nawet siła nabijała. Golf, tenis i co jeszcze jest? Siłowanie chyba. Tak.
Kurwa, dawno nie grałem w golfa. Nawet nieźle. Wysoka trawa. O, 12 metrów. A dobra, da się zabić też. Nie, bo nie chciałem się z nimi męczyć. Ach, ciupka za słabo. Lecę do ciebie. Dwie. Co tu jest? Na pewno nie, ja gram w golfa. Aha. To ten. Serwaso. Podobno są. Nie, gościu pisze, że to są hackerzy. Możliwe. No. Ej, Sarwas, czemu ty zginęłeś? Rozwaliłem się autem. Aha. Skaczę po tych górkach tutaj. Trzeba to wziąć. Gdzie lecisz?
Co tak wzdychasz? Tak ogólnie. Dwójka, czyli tak. Ach, trochę do tyłu jestem. Ja, gościu ma 11 metr, 1 metr ode mnie prawie. Za mocno. O kurde, przedkoła zachwyciłem. To ty coś rozbiłeś teraz? No. A kurde, tak blisko byłem dołka. Ciupka za mocno. Boże, jeszcze jakaś cygańska piosenka leci. Ja mam wyciszone na szczęście. Minimalnie obok. Mamy człowieka. O, to Liszu pisze. Znasz go? No, jakie pytanie, kotlet? Jakie, kotlecie, masz pytanie? O, Bastek będzie. Nie mogę ci tego obiecać. Nie mogę ci tego obiecać. I robimy z tym Liszem ten napad? Od smoka? Jaki napad ode mnie? No ty miałeś chyba ten finał z napadu, czy już zrobiłeś? Nie, on jest odłożony na specjalne okazje. Aha. Na streamie z widzami. Aha. Raczej jak nie streamuję. Zobaczę, jaki on ma poziom. 118. Dostałeś.
Kotlet dostałeś. Proszę bardzo, chciałeś, to dostałeś. Nie, za mocno. Ach. Muszę się skupić trochę nad tym golfem. Riru, riru. Powinno przejść, powinno przejść. Wpadł do piaskownicy. No dobra. Gdzie on jest? Wiecie co? Ale kurde, gram w golfa na tym GTA i mam więcej oglądających niż jak robię normalne rzeczy. To jest zabawne. No bo wiesz, normalne rzeczy są powszednie, a takie nienormalne nie są powszednie. O kurde, o milimetr. Ja to nawet wiesz co, nie wiem jak tam się to wszystko odbywa. Co, ten golf? No, nie grałem jeszcze chyba. Kurwa, fajne jest. Obsługujesz tylko myszkę. Ojej, jak mu się nawiesiła na krawędzi. Kwadratowa piłka. O kurde. A myślałem, że wpadnie. Już widziałam tą flagę, jak uderza w flagę ta piłeczka i wpada do dołka. Dixie, jak chcesz nam pomóc, bo możesz zarobić też na tym, w sprzedaży koki, to ten Liszu cię może też zaprosić. No powiedz, to może cię też zaprosił? No.
Ja na razie wyłączę to, a muszę uzupełnić zasoby. Coś dalszego? Nie. A, za słabo uderzyłem. Jeszcze w wysoką trawę. Nie wiem, on ci wysłał zaproszenie do tego klubu? Jeszcze nie dostałem. Pisze, że chce zrekrutować mnie. No to tam dostałem. To nie jest w Securo, tylko tak jakby normalny, wiesz, w środku te lista akcji. I ładnie jestem na godzinie pod samą prawie flagą. No mówi, że ci wysłał, więc powinieneś mieć w środku. To jest może jeszcze raz wysłał. Zostaw. Ach, kuźwa. Za lekko trochę. Ładnie, pół drogi już za mną. Chyba zarobił drzewo. No, nie zarobił. Ale ja trafiłem.
Przestrzeliłem. Dobra, ważne, że jestem na grinie. Ale się hukowo mu odbiło. Kurde, co jest? Dwa tysiące trzysta RP. Jeszcze 600 zakładów wygrałem. No to ładnie. Siema, Moniek. Ripera mam chyba.
Nie, moment. Ripera niekoniecznie mam. Mam któryś z tych dwóch aut. Dzięki za śledzia, przy okazji. Nie, moment. Pegasi Reaper. To będzie na Legendary. Nie, Reapera nie mam. Nie miałem i nie mam Reapera. Autko wygląda fajnie, ale... Tam. Jeżeli zastanawiasz się nad autami, Maniek, jest kanał na YouTubie. Nie pamiętam, jak się on dokładnie pisze. Brafi 1322. On robi testy wszystkich pojazdów. On naprawdę dogłębnie to sprawdza. 7000 dolców za moją głowę jest. Och nie, a nie, jednak mam to w pośladkach. Brauch chyba, tak się pisze. Muszę zrobić któregoś dnia porządny opis do mojego streama i wprowadzać tam właśnie takie rzeczy. Mój ochroniarz dostał z rakiety na pysk. To jest Anglik, ale on robi testy jazdy samochodami po torze i tam masz podane czasy. Jest lista, jeden, drugi, trzeci, czwarty pojazd od najwolniejszego do najszybszego. On naprawdę dobrze to robi. Ja z moimi testami co najwyżej mogę się przy nim schować. Ile masz osób w sesji? Halo? No? Ile masz osób w sesji? No jest parę tutaj. Ja mam 12, a tak się zastanawiałam, kurde. Nie no, zobacz, przeskoczę do ciebie, zobaczę. Bo nie wiem, czy by nie sprzedać magazynu. Zawsze te parę złotych do przodu. Ale on, Brafi, robi testy jazdy po torze. I można tam zobaczyć, jak on się porównuje do innych samochodów podczas jazdy. Naprawdę, ja sporo swoich aut na podstawie jego typów wybierałem. Poza tym teraz królami są po kolei Tempesta, ten nowy co wyszedł i ostatni jest Zentorno, trzeci, nie ostatni. To jest podium. A, wy macie mało osób. No nie jest tak dużo. Jest trzech nas, a tak to jest o, jakiś random. Najlepiej do drogi w tym momencie się lepi ten nowy. Tempesta ma
ten plus mówił, że na zakrętach, na koniec, na końcówce zakrętu ten napęd 4x4 dużo daje. Czemu jestem w klubie motocyklowym? Nie wiem, jak chcesz, to kupuj. Brafi powiedział, że klasa super samochodów jest bardzo zbalansowana i to jego pierwsza dycha to są samochody naprawdę kompetytywne i można nimi wygrywać. Nie wiem, jak tam była Tempesta ustawiona i te inne. Osiem 300. Co robisz? No, pomagamy sprzedawać tutaj temu lisiemu kokę. Aha. No, już w zasadzie sprzedane. No, potrzebuję trochę gotówki. No. Takie drobne. Ja mam 30. A ja was zaproszę. Biedny jadłem. Rywala. A wy jeszcze jesteście zablokowani. No, a masz coś do zrobienia? Bo właśnie nas zwolnił z klubu. No właśnie napisałem. Sorvazo, Dexty, tego Lisza też. Gdzie jest zaproś do magazynu? Jak to nie ma zaproś do magazynu? Właśnie mam prezes, mam GPS, ekwipunek, pojazd, a zaproś nie ma. Jak to było? Rockstar. Thank you.
robimy jeszcze jakieś misje? No tak, zapraszam do magazynu. A, to sorry. Wychodzę z magazynu sprawdzić, czy kurde teraz będę. No nie ma, kurde, zaprosz do magazynu. To zaprosi... Nie wiem. Na południe. No, serwas jest już. Nie wiem, gdzie jest reszta. Nie wiem, czy mnie wywaliło. Nie jesteś. Nie jestem. O Jezu, jak mnie GTA dzisiaj wkurza. $800,000 prawie połowa magazynu. Nic nadzwyczajnego. No dobra, jeszcze wezmę buzardzika. No. Szybciej dolecę przynajmniej. Czekaj, się rozbijesz. Postaram się, żeby do tego nie doszło. Nie wiem, jaki Polak testuje. Co to jest? Ta opancerzona limuzyna? To jest Shafter V12 opancerzony. Ty lecisz, czy ty nie lecisz? Ja lecę. O. Na morzu jestem. Czy nad morzem przelatuję? Skąd ty lecisz? Ja jestem teraz... O! Mamy cwaniaczka? Ja byłem tam, gdzie było 15... Ten... 15 dostawa kokainy. Przesuń się. A, zabity. Jak za tobą poszli? Wysyłam wam szoty sygnałowe. Słyszeliście? Tak. Jak ci się podoba ta limuzynka? No, sorki. Właśnie dlatego podskoczyłem, żebyś mi nie wcisnął między dwa. W porządku, tylko dwie gwiazdki. No możesz wejść. A jak już to będą wszyscy. Aha, no to nie mogę chyba. To ja już dolatuję właściwie. To ląduj. Albo... Dobra, po prostu wysiądź. Dobra, wchodźcie. Albo ja jeszcze szybko do Lestera zadzwonię. A nie możecie wejść? Jak to? A, jakiś gość się mnie zniszczył. Trzeba... No to nie wiem, czego nie czas sprzątnąć stąd, bo on tutaj jest cały czas. Chodźcie go, no, będziemy napierdzielać, to on sobie pójdzie w końcu. Jaki on jest level? Z was goni? On jest 18 level. Nie, to... Dawaj, kurde. Cześć, Argus, ja do ciebie wsiądę. Dawajcie do środka. Siema, Rafałowski. Co ty masz streama? Tak. Chodzicie? To chodźcie. No. Tak.
I will be back. Co on pisze? Listu coś pisze. Nie wiem, co tam było napisane. AMG, good AMG. The sale's on, but it's kind of complicated. You'll be dropping the goods at a few points around the city. Collect the cargo at LSIA and make this thing happen. Skakuj, skakuj, skakuj! A dobra. Dziesięć paczek? Co to będzie? Tytan pewnie. A, może. To jest kogoś z was ma to? Lisa. Liszu, Lisza. To do samolotu tam będziemy wchodzić? Nie, to będzie tak wyglądało, że ja biorę samolot, wy bierzecie helikoptery do osłony. A osobno czy razem? Też i osobno każdy. Jakieś buzardy czy... A, lisek. To niech zgadnę jeszcze, może ogląda mój stream. Że ty mnie poprawia. No. Staram się nie rozbić. Wy inaczej wjechaliście? Tutaj bo tutaj jest bliżej. Ja biorę Tytana, czy gdzieś powinny być teraz buzardy czy coś. Ja wezmę buzarda. Nie, to jest jeden buzard tylko. Chyba, że sobie dospałnicie coś jeszcze tam. No to może ja nie będę lepiej prowadził. Ja mogę. Chodźcie. No. I jesteśmy w powietrzu. Houston, we have a lift down. Ale to wy wszyscy jesteście w tych? Ja jestem w buzardzie, a Lilsu ten jedzie tym autem, co jechaliście. Aha, widzę jedno. Dobra, leć tym, ja tamtego wezmę. Będzie nas dwa buzardy. Aha. Kurde, to może nie... Nie wiem, macie hydry czy coś? Hydry? Raczej nie. Nie, ja też hydry... Chyba nie mam tych. Nie, nie mam. Cokolwiek co lata. I ma broń. No, już lecimy. No nie ma tu nic. Dwa buzardy są. Ja chciałem napisać Liszu przestan przez SZ. Na razie jak prowadzi helikopter, to niech prowadzi helikopter. No właśnie, chciałem napisać, że jak to nie, że jak skończy. Ja wracam nad miasto, żeby dokończyć nad miastem zrzuty. Tam mi zostało parę punktów, a wy jesteście akurat w drodze. Zaraza. Ja. Ha, co? Ha, ano. Kurde, wielkie to jednak jest. No. A wiesz, jak się w tym hukowo skręca?
Pewnie tak. Nawrot skrzydła muszę robić. Mamy towarzystwo. Tak. Na tym punkcie już jest gdzieś Buzard. Co to się stało? Nie wiem. Ej, kogo jest? Zespałnił się we mnie. Tam? Jaki niefart. Co ty? Kurde. Co? Ale helikopter? Jakiś? Nie? Nie wiem, o co tylko... Nie wiem. Trzeba to na streamie zobaczyć powtórkę tego. Włączam streama, bo ja chcę to zobaczyć, co to było. No miałem pusto, kurde, nic. Będzie potem zapis z live'a? No będzie, będzie. Ja sobie na YouTube zobaczę. Kuźwa. O, brawo, Liszko. Ja jadę do tamtego magazynu zobaczyć, czy coś tam zostało w ogóle. Kurde, już nie ma tego. Przeleciało. No nic, na YouTubie się zobaczy. Ja tam nie widziałem nic. Nagle je bud. Nic mi nie piszczało. Ja też tylko zobaczyłem, że... Kula ognia! No. Po prostu wybuchło i koniec sprzedaży. I tak oczopląsu dostałem. Mówię, co jest grane. Nie wiem, gdzie mam patrzeć. Trochę ci powinno zostać, ale ci ubyło na bank. Napisało mi 46 paczek. No ja się trochę już wkurzyłem. Ale go przejechał. Ale mu się udało. Chodzimy? No i chuj, no i cześć. Ale zostało coś, czy nie? Ty masz problem. Nie dawaj tego pod. Tak, zostały ściany. Osiemset tysięcy poszło w pizdu. Gdzie jest ten Izabelin? No tu przy mnie walczy.
A, poszedł już, opuścił grę. Kiedy kolejne bounty? Trzy tysiące. Już miałem jedno na 7. No powiem ci, aż odpalę tego YouTube'a i zobaczę, co się odpierdzieliło, bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. No ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo lecę sobie, lecę i nagle... No ja też to tak widziałem, bo byłem przy tobie zaraz, odwracałem się i gdzieś był buzard nad tym punktem, idealnie. I nie wiem, czy to po prostu wleciałeś w tego buzarda, czy co? Mi się wydaje, że on się zespałnił na mnie, bo ja byłem praktycznie nad punktem. Ale ja nie miałem go w celowniku, ja bym go gdzieś namierzył, szukałem go góra-dół i patrzyłem, go nie było. To nie wiem, czy ty mi na przykład go zasłoniłeś, rzeczywiście w niego wleciałeś, nie wiem, muszę to zobaczyć, bo nie wiem, co się odpierdzieliło. Wiesz co, ja jestem tak wkurzony, że streama na dzisiaj koniec. Żegnam. No to musisz.